Cześć, jesteśmy na obiekcie AMZ Motorsport. Dzięki uprzejmości Darka Fabisiaka tutaj właśnie przeprowadzimy testy S15, więc sprawdzimy w warunkach torowych, jak sobie radzi. No i oczywiście widzicie, jestem już ubrany w mój strój roboczy, czyli w kombinezon sportowy i dzisiaj już przelewek nie będzie, także myślę, że czeka nas ciekawy dzień. Słoneczny przede wszystkim, jeszcze mi jest już dosyć ciepło, ale to są dobre warunki, żeby przetestować samo, czy się nie grzeje, czy temperatura oleju i płynu chłodniczego jest na dobrym poziomie. Także słuchajcie, zaczynamy to, na co żeśmy czekali przez tyle odcinków, czyli drift na fajnym poziomie. S15 gotowa, ma padała Motorsport, dostarczyła auto, przygotowała, więc czas na testy. Ja wsiadam, zapraszam Was z kamerą do środka, więc zobaczycie, jak u mnie rączki i dłonie pracują w trakcie przejazdu, więc potowarzyszycie mi na pewno na kilku przejazdach. Zobaczycie, jak to wygląda w środku oraz też na zewnątrz. Zobaczycie, jakie trzeba wykonać naprawy serwisowe. Znaczy nie przewidujemy, oprócz dodawania etanolu, dolewania i zmieniania kół, ale zobaczycie, będzie z nami na bieżąco, także kończę tę rozmowę, ja wsiadam, jadę. Cześć!
Jak widzicie, kolejny set opon, chłopaki dokręcają koła i jedziemy dalej, także intensywny trening cały czas przede mną. Jestem, wiecie, cały czas w kolejnym opoku, cieszę się niesamowicie. Samochód mnie słucha, jest przewidywany, jest w tym punkcie, gdzie chcę i przede wszystkim z tym nie walczę. Czyli dla mnie jest to bardzo ważne, że czuję się w nim komfortowo. No i moc. Coś pięknego. Jesteśmy w połowie treningu, chłopacy z Mapadami Motorsport przeglądają samochód, sprawdzamy, czy nic się nie poluźniło, nic się nie rozkręca, nic nie obciera, nie wycieka, czyli taki standardowy przegląd. Na zawodach to robimy dosyć często, ale tutaj w tych chyba tym bariumy jest świeży z wodą, każdy element dotknąć i sprawdzić. Jest dobrze? Panowie? Dobrze! Oba. Prosto. Oh,
pokazać dwie opony, rodzaje opon marki Extreme Performance Terrex, których będę wykorzystywał w S15 podczas zawodów. To jest model Power 1, mieszanka S4, rozmiarze 265-35, 18. Jest to mniejszy odpowiednik modelu VRC na mieszance S4, który jest 285-35-18. Czyli jak widzicie, 285 jest na pewno zdecydowanie szersza, ale też jest wyższa. Dzięki temu możemy mieć większą prędkość obrotową też na kole, co pozwoli nam szybciej się przemieszczać po torze, ale też będę używał rozmiaru 265, ponieważ nie do końca jeszcze znam, jak samochód będzie się zachowywał na tak szerokiej oponie, a węższa opona pozwoli mi też na lepsze przewidywanie zachowań samochodu, nie będzie mi też gdzieś wciągać do środka, więc prawdopodobnie na 265 będę jeździł przejazdy kwalifikacyjne, a 285, jak już poznam tor, będę bardziej wyjechany, pozwoli mi na zdecydowanie agresywniejszą jazdę, ale przede wszystkim będę dzięki temu szybszy, ale jest też prawdopodobieństwo, gdzie gdzieś się pomylę z powodu dużej trakcji, może gdzieś mnie wciągać do środka, ale to też będzie wynikało bardziej z preferencji mojej jazdy, dlatego na początek będziemy iść na 265, tak gdzie trenujemy, docelowo na 285, ale znam siebie i wszystko, więc 265 nie będę używał i tak naprawdę będziemy iść cały czas na 285, bo będzie szybsza, lepsza i będzie mi pozwala być jeszcze bliżej swojego przeciwnika, także chcę wam tylko pokazać, że tak, na takiej oponie będziemy startować. Jesteśmy po treningu, widzieliście kupę mnóstwa dobrych przejazdów, równych. Ja jestem bardzo zadowolony, mega się z tym wszystkim czuję. Silnik jak najbardziej mi odpowiada, także dziękuję firmie FMIC, Bartkowi Stolarskiemu. No, przyjrzyjmy się badamy Motorsport, że zbudowała tak genialnie prowadzący się samochód, więc teraz tylko kwestia we mnie wszystko jest, ode mnie wszystko zależy, czyli trzeba jechać szybko, agresywnie, trenować i myślę, że razem stworzymy fajny duet podczas zawodów Drift Masters Grand Prix. O, widzicie, zaczęło nam się nawet pogoda psuć, że pada, także kończymy na dzisiaj. Mega, mega jestem szczęśliwy, nie mogę tych emocji wam do końca przekazać, ale mam nadzieję, że widzieliście to wszystko, co wam pokazaliśmy, że było to na fajnym poziomie i ja się mega cieszę.